Na briefingu prasowym zorganizowanym przez radnych klubu Koalicji Obywatelskiej. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy wniosków do budżetu miasta Grudziądza na 2021 rok. Są to wnioski złożone przez członków klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Tych wniosków, Szanowni Państwo, jest 6. Pismo kierujemy bezpośrednio do Pana Prezydenta Macieja Glamowskiego. Oczywiście pewnie padnie za chwileczkę pytanie, jeżeli wniosek zmiana do budżetu, czy mamy źródło finansowania. Oczywiście znaleźliśmy źródło finansowania, te 6 wniosków skalkulowaliśmy na 1 042 272 zł. Te nasze wnioski, o których za chwileczkę powie kolega Paweł Napolski, są z myślą, przede wszystkim powstały one o naszych mieszkańcach, od bezpieczeństwa poprzez szeroko rozumianą rekreację. To może tyle, Paweł, a ty prosiłbym, żebyś szczegółowo wyjaśnił, jeśli chodzi o źródło finansowania. Ja tylko dodam, jeśli tylko ze swojej strony, że w mojej ocenie, przynajmniej dla mnie jako szefa Komisji Bezpieczeństwa, szczególnie ważny jest wniosek 6, dobrze Państwu znany, związany z Komisją Bezpieczeństwa, która składała wniosek związany z rozszerzeniem o dodatkowych 6 punktów monitoringu z uwzględnieniem ulicy Tkackiej. Ten wniosek wyceniony był na 50 tysięcy złotych. Myśmy go składali w sierpniu. Ten wniosek upadł, ale po raz kolejny, znaczy upadł, nie znalazł jakby uznania w oczach pana prezydenta i z racji tego, że pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, jest mi on szczególnie bliski. A teraz oddaję głos Pawłowi Napolskiemu. Ja zaraz. Już. Nie, są to nowe wnioski. Niektóre o szczegółach Paweł Napolski. Tak, Szanowni Państwo, w ramach pracy nad budżetem jako Klub Radnych Koalicji Obywatelska złożyliśmy, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, jako Klub Radnych Koalicji Obywatelska do Pana Prezydenta wnioski o zabezpieczenie w projekcie budżetu czy w budżecie na 2021 rok środków na realizację konkretnych zadań. Jako źródło finansowania wskazaliśmy wzrost dochodów z tytułu zbycia praw własności o kwotę 1 042 270 zł, co umożliwi nam sfinansowanie zgłoszonych przez nas, a oczekiwanych przez mieszkańców, bo to zgłaszają nam podczas spotkań, które z mieszkańcami prowadzimy, czy to chociażby wynika z naszego programu, konkretnych zadań. Pierwsze zadanie to podniesienie standardów bezpieczeństwa uczniów korzystających z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Grudziądzu poprzez modernizację nawierzchni i montaż odpowiedniego oświetlenia. Zadanie to jest szacowane na kwotę 90 tysięcy złotych. Drugie zadanie to zagospodarowanie nabrzeża nadwiślańskiego wzdłuż ulicy Portowej poprzez utworzenie miejsc rekreacji, w tym placu zabaw i miejsca do grillowania. Wartość 172 270 zł. Wiemy, że Pan Prezydent miał jakieś plany wobec tego terenu. Wiemy też, że wielu mieszkańców oczekuje tych zadań. Radni Koalicji Obywatelskiej zgłaszali te zadania wielokrotnie. Do tej pory nic się z tym terenem nie wydarzyło, dlatego uważamy, że jest to najwyższy czas, aby ten teren zagospodarować. Zgłosiliśmy również budowę tężni solankowej w Parku Miejskim przy ulicy Hallera oraz na terenie łączącym osiedla mieszkaniowe Rządz i Strzemięci. Wartość tej inwestycji to 140 tysięcy złotych. Zgłosiliśmy. To, drodzy Państwo, wbrew pozorom nie jest naprawdę taka kosztotwórcza inwestycja, a może wiele dobrego dla mieszkańców, zwłaszcza dla naszych seniorów, którzy mogliby sobie tam usiąść i troszeczkę mieć tej namacalnej takiej wody solankowej w takiej przestrzeni, nazwijmy to, rekreacyjnej. Jeżeli mógłbyś powiedzieć bezpośredni koszt tej... Koszt jednej takiej tężni to około 70 tysięcy złotych, zakładamy dwie, czyli około 140 tysięcy. A poruszamy, poruszamy się, Paweł, w Wąbrzeźno, tak, Bydgoszcz. Tak, dodajmy na to, że właśnie takie niedawno właśnie takie małe tężnie projekty, powstały, które na terenie miasta powstają, chociażby w Bydgoszczy czy w Wąbrzeźnie. Tak, założyliśmy również budowę skateparku w ścisłym centrum miasta. Tutaj wskazaliśmy akurat w naszym zdaniem dobrą lokalizację, którą jest Stadion Centralny imienia Bronisława Malinowskiego. Jednakże nie będziemy się przy tej konkretnej lokalizacji upierali, jeżeli będą oczywiście inne sugestie Pana Prezydenta. Będziemy skłonni rozmawiać na ten temat, jednakże sugerujemy, aby skatepark w innych częściach miasta również powstał. Tutaj sugerujemy akurat centrum miasta. To jest wartość 450 tysięcy złotych. Budowa slipu, czyli miejsca do wodowania łodzi nad rzeką Wisłą na nabrzeżu generała Gustawa Orlicz-Dreschera.
Wiemy, że ten slip, który istnieje dzisiaj właśnie na Błoniach Nadwiślańskich, jest niebezpieczny dla służb mundurowych, czyli dla straży pożarnej, dla policji, ponieważ wodowanie tam łodzi, gdzie płynie rzeka, w prądzie rzeki, w nurcie rzeki, jest niebezpieczne. W związku z tym sugerujemy inną lokalizację. Dodajmy na to, że z tej inwestycji będą mogli korzystać również grudziący wędkarze, o co zabiegali u nas chociażby czy u radnego Łukasza Piaseckiego, czy u mnie. Sugerujemy również utworzenie 6 dodatkowych punktów monitoringu miejskiego w obrębie Grudziąckiej Starówki, w tym na ulicy Tkackiej. Wartość tej inwestycji to 50 tysięcy złotych i tak jak mówiłem na początku, źródłem pokrycia wydatków będą zwiększone dochody z tytułu zbycia praw własności. Chodzi nam konkretnie mówiąc o dwie działki, jedną na terenie Owczarek, drugą na terenie Rządza oraz dodatkowo działka, dla której zmieniliśmy niedawno pod koniec listopada plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Konarskiego. To w sumie da kwotę powyżej 1 000 000 złotych i będzie dzięki temu możliwe sfinansowanie tych oczekiwanych przez nas projektów. Szanowni Państwo, w naszym klubie reprezentujemy wiele, wiele dziedzin życia. I to edukację, i to kulturę, i to historię, i to sport, i to w pewnym sensie też bezpieczeństwo. Także mieszkańcy zgłaszają się do nas z różnymi sugestiami, propozycjami, oczekiwaniami. My te sugestie, propozycje, oczekiwania staramy się w miarę możliwości realizować i zgłaszać, lobbować na rzecz mieszkańców Grudziądza, dlatego też złożyliśmy taki wniosek. Wnioski te złożyliśmy też merytorycznie do konkretnych komisji. Komisja Edukacji i Komisja Bezpieczeństwa nasze wnioski poparła. Także wnioski te stały się wnioskami już tychże komisji. 18 stycznia z kolei odbędzie się tutaj posiedzenie Komisji Kultury. Pan Przewodniczący też już ten wniosek dzisiaj oficjalnie dostał. Także będziemy rozmawiali na temat tych naszych projektów na Komisji Kultury. To tyle. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś ewentualnie dodać, czy Państwo macie jakieś pytania? Ja mam pytanie. Ja z tramwajami nowymi. Miały być kupione nowy. Tak, teraz wiemy, że odbywa się przetarg. Autorem budżetu jest Pan Prezydent, więc najlepiej to pytanie kierować do Pana Prezydenta, aczkolwiek wiemy, że przetarg został rozstrzygnięty na kwotę wyższą niż przewidziano w budżecie. Co zrobi Pan Prezydent? Czekamy na informację. Podobnie jak poprzedni przetarg. Ja jeszcze tylko dopytam o techniczną rzecz. Te wnioski, które prezentował Pan Paweł, nie mówimy o tym z Komisji Bezpieczeństwa. To są nowe wnioski, czy to są wnioski, które upadły i Wy je powtarzacie? To są częściowo nowe wnioski. To są częściowo wnioski, które były wprowadzone, chociażby zgłoszone przez radnych koalicji w pracach nad budżetem, czyli na przykład w Komisji Budżetu częściowo niektóre wnioski zostały zgłoszone. Niektóre wnioski to są wnioski nowe, które były zgłaszane gdzieś tam chociażby w ciągu roku. Panie Pawle, może Pan powiedzieć, które są nowe? Bo reszta to wiadomo, że było już zgłoszone, ale które są konkretnie nowe? Które są nowe. To na pewno też, nie tak? Tak. Znaczy nowym wnioskiem jest praktycznie tak. Znaczy inaczej, podczas roku budżetowego 2020 rozmawialiśmy wielokrotnie z Panem Prezydentem na temat różnych pomysłów, czy zgłaszaliśmy różne oczekiwania mieszkańców. Na przykład remont sali gimnastycznej był zgłoszony podczas rozmów z Panem Prezydentem, nieoficjalnie podczas posiedzenia komisji, ale podczas rozmów z Panem Prezydentem, chyba że też, nie, podczas rozmów z Panem Prezydentem. Tak, zagospodarowanie Nabrzeża Nadwiślańskiego było zgłoszone podczas Komisji Budżetu. Budowa tężni solonkowej w Parku Miejskim przy Halera i na terenie łączącym osiedla mieszkaniowe Rząd i Strzemięcin. To znajduje się w naszym programie, dlatego sugerujemy realizację tego zadania, aczkolwiek nie zgłaszaliśmy tego w ramach komisji, ale w ramach rozmów z Panem Prezydentem, chociażby czy przesyłając nasz program i oczekiwania. Jaka była reakcja Prezydenta? Słucham? Jaka była reakcja Prezydenta? To znaczy, No właśnie. No właśnie. Nie zostały uwzględnione nasze wnioski, w związku z tym w ramach trybu pracy nad budżetem zgłosiliśmy je merytorycznie do komisji konkretnych, szukając źródła finansowania. No, realnie podchodzimy do życia i mimo, że zgłaszane były przez radnych remonty chociażby jakichś ulic, innych ważnych aspektów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców, no niestety nie jesteśmy w stanie jako osoby, które nie są twórcami
budżetu i z drugiej strony nie mają całej, w cudzysłowie mówiąc, rzeszy urzędników, wygospodarować większej kwoty niż tą, którą nam się udało znaleźć. Dlatego znaleźliśmy kwotę 1 042 000 zł i w ramach tej kwoty złożyliśmy wnioski, które nasz klub radnych uważał, bo to mówią do nas mieszkańcy, jako istotne. Jest ważne i prawdopodobnie prezydent znajdzie ruch, gdzie by wykorzystał te pieniądze w inny słuszny sposób, a te projekty mógłby równie dobrze zaakceptować, nie wiem, w grudziąckim budżecie obywatelskim, bo one są na taką skalę. Teoretycznie tak, chociaż podam Państwu przykład. Składaliśmy też taki wniosek do Pana Prezydenta o docieplenie lub też nazwijmy to poprawę infrastruktury jedynego miejskiego żłobka w Grudziądzu na osiedlu Rząd. Ten projekt, znaczy ten wniosek nie znalazł miejsca w budżecie, ale w rozmowie z Panem Prezydentem otrzymałem zapewnienie, że znajdzie się w tym tak zwanym RFIL-u. Chociaż tak naprawdę moje osobiste odczucia są takie, że wolałbym, żeby ten wniosek rzeczywiście znalazł się w budżecie, bo są to środki zdecydowanie bardziej pewniejsze niż te, które może nam zagwarantować rząd. Nie znaczy to, że my jako radni Koalicji Obywatelskiej nie będziemy śledzić losów docieplenia jedynego, podkreślam, żłobka miejskiego w Grudziądzu. Wystarczy się przejechać i zobaczyć, jak wygląda elewacja, jak wyglądają okna i tak dalej. Tak więc to jakby pokazuje tą naszą aktywność i rozmowę z Panem Prezydentem. Tak, a wracając... Ja bym chciała nadmienić, że jeżeli jest realizacja budżetu, na przykład byłego budżetu 2020, a u nas narodziły się nowe pomysły czy nowe projekty, nie zawsze w danym roku da się to wprowadzić, bo jest plan budżetowy i wiadomo, nie zawsze da się go zapiąć na ostatni guzik i dlatego teraz jest ten moment najlepszy, gdzie te nasze projekty chcielibyśmy umieścić w budżecie na 2021 rok, bo jak każda gospodyni coś tam planuje. Wiadomo, teraz nie mogę, ale na 2021, dlatego chcemy, żeby te nasze wnioski weszły w budżet i to jest najwłaściwszy moment, aby o to zadbać i właśnie o to dbać. W trakcie zmiany, drodzy Państwo, budżetu do 2021, już w trakcie chodzą nam także pomysły między innymi, właściwie rozważaliśmy też taką możliwość wybudowania wybiegów dla psów. Nie mówię tutaj o na każdym osiedlu. Nie mówię tutaj o takim placu zabaw, ale o takim wybiegu dla psów 200 metrów na 50. Takie wybiegi dla psów funkcjonują już w wielu miastach. Gdańsk tutaj rzeczywiście jest dobrym przykładem na osiedlach. I to rzeczywiście... To nie jest dobrym przykładem. W innych miastach znaczy, dobrym przykładem. No właśnie, chciałem uniknąć tego porównania. Pewnie to będzie zaraz... Aczkolwiek ten wniosek, o którym mówi Pan Przewodniczący, też zgłosiliśmy w ramach prac nad budżetem, tak, też nie został uwzględniony. Tak, dlatego... Nie ukrywam, że był to mój pomysł, ponieważ jakby tam jakby sprawy zwierząt są mi bardzo bliskie. Natomiast rzeczywiście nie znalazło to uznania i mieliśmy tutaj sporą burzę mózgów, jeśli chodzi o te wnioski, które zaprezentowaliśmy teraz Panu Prezydentowi. Natomiast nie ukrywam, że będziemy na pewno dążyć, żeby na wzorem innych miast, drodzy Państwo, takie wybiegi dla psów. Bo to nie jest naprawdę droga inwestycja, a jakby uporządkowuje sprawy psie i właścicieli, którzy będą mogli rzeczywiście ze swoim czworonogiem spędzić tam miłe chwile. To tak jeszcze gwoli wyjaśnienia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Da radę to przesłać na maila? Okej, dobrze.